końca starożytności dat mamy kilka, jak wiadomo, i każdy może mieć swoją ulubioną, tylko żadna z nich nie jest prawdziwa. Może ktoś twierdzić, że system sprzed 20 wieków niczego nie może nas nauczyć, skoro żyjemy w warunkach całkowicie odmiennych. Czy na pewno? Gdy profesor Krawczuk opuszczał uczelnię Maćku, to jeszcze nie było na świecie nawet. Poznawaliśmy świat starożytny dzięki jego książkom. Zaczęliśmy się fascynować tym światem. Programy dzisiaj możemy oglądać na YouTubie, w internecie. Bardzo łatwo możemy udać się w te miejsca, które tak nam profesor przybliżył. Przede wszystkim to my możemy też je przybliżyć w nowy, oryginalny, niecodzienny sposób. Dlatego, że mamy nowe możliwości, nowe technologie. Jak my myślimy o starożytnym Rzymie, to w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy sama stolica Imperium Rzym. Przychodzi nam do głowy, przychodzą takie miejsca jak Pompeje, jak wielkie metropolie. A tymczasem profesor zwraca uwagę na swojej twórczości na lokalną starożytność. Profesor Krawczuk potrafił zwrócić uwagę na detal, potrafił zwrócić uwagę na małe miasteczka, na problemy zwykłych ludzi. Na miasteczka takie jak Sutri, jak Volterra, Cortona, gdzie toczyło się prawdziwe, codzienne życie. I myślę, że warto poznawać antyk także przez pryzmat tych małych, lokalnych ośrodków. Gdyby ktoś zapytał, jaką to najprostszą i najważniejszą naukę może zaczerpnąć ze studium świata starożytnego zwykły, szary śmiertelnik, wskazać by chyba należało tę wielką myśl, wciąż i w różny sposób, w rozmaitych wariantach powtarzaną w dziełach antycznych. Człowiekowi w gruncie rzeczy niewiele potrzeba, by zapewnić sobie znośny byt materialny. Szczęście zaś prawdziwe polega na poczuciu swobody. Te zaś może zdobyć każdy, ograniczając swoje wymogi życiowe, rozbudowując zaś świat doznań intelektualnych. Jednym z najbardziej znanych rzymskich cesarzy, najbardziej popularnych, lubianych, także pojawiających się w współczesnych filmach, jest cesarz Marek Aureliusz. Cesarz filozof. Filozof na tronie, który pozostawił po sobie jeden z najbardziej niezwykłych zabytków piśmiennictwa łacińskiego, mianowicie rozmyślania, rodzaj duchowej autobiografii. Profesor Aleksander Krawczuk w swoim Poczcie Cesarzy Rzymskich przedstawia Marka Aureliusza. Jest to jeden z ulubionych cesarzy profesora Krawczuka. Dzięki rozmyślaniom tutaj profesor mógł wniknąć aż w jego psychikę, przedstawić cechy jego psychiki, jego charakteru, pokazać, jak cesarz miłujący pokój musi przeciwstawiać się wojnom, walczyć z markomanami, kwadami. W wyniku wojen prowadzonych przez Marka Aureliusza Imperium Rzymskie jak nigdy wcześniej, ani później, zbliżyło się do ziem polskich, zajmując terytoria współczesnych Czech i Słowacji. Jak myślisz, jak potoczyłyby się losy Imperium Rzymskiego w naszej części Europy, gdyby Commodus nie zrezygnował jednak z nabytków Marka Aureliusza, gdyby nie ruszył do Rzymu? To chyba jeden z nielicznych przypadków w dziejach Europy, kiedy to gladiatorzy, jeśli wierzyć źródłom, decydują o losach świata. Tutaj w słynnym filmie Ridleya Scotta Gladiator właśnie tak są przedstawione te wydarzenia. Wiemy, że Commodus nie od razu pędził do Rzymu, jednak pół roku nad tym Dunajem jeszcze pozostał. A jednak to Commodus uchodzi za złego cesarza. Ani August, ani Hadrian, ani inni cesarze, którzy rezygnują z podbojów, nie cieszą się tak złą opinią. Z czego to wynika? Na pewno musimy zwrócić uwagę na źródła tendencyjne, jak możemy je tak nazwać, źródła z kręgu senatorskiego, ponieważ prosty lud zgadza się, który nie rozumiał problemów szerszej polityki, ale on niekoniecznie tak oceniał cesarza, jego zainteresowania. Nie był to pierwszy cesarz, który fascynował się walkami gladiatorskimi. Bo gdzie jak nie w amfiteatrze można poczuć największe emocje? Gdzie jak nie w amfiteatrze można usłyszeć te okrzyki? Mieć kontakt z tłumem. Cesarz jest głową imperium, ale trudno się dziwić, że chce poczuć się też czasami jak widz wielkiego spektaklu.
kiedy mówimy o Rzymianach, o ich sukcesach, o stworzonym przez ich imperium, oczywiście na pierwszym planie pojawia się rzymski żołnierz. To jest taki synonim rzymskiej potęgi, który to żołnierz był postrachem wszystkich wrogów i tych, którzy mieli jakieś złe zamiary względem Rzymu. Prawda oczywiście jest bardziej złożona, bo taka kalka rzymskiego żołnierza jakoś niezwyciężonego nie jest prawdziwa. Gdyby tak było, w istocie było, to tych klęsk licznych, które Rzymianie doznali, nie powinny one mieć miejsca. Istota polegała na tym, że rzeczywiście Rzymianie mieli jeden ważny atut, mianowicie mieli duże zasoby demograficzne. Jednym ze śladów wojen toczonych przez cesarza Marka Aureliusza jest inskrypcja na skale nad rzeką Wak w obecnym Trenczynie, która upamiętnia pobyt oddziału Legionu Rzymskiego z Aquincum, współczesny Budapeszt. Dowódcą oddziału był Marek Valerius Maximianus. Bogata kariera tego wiernego wodza Marka Aureliusza, kochającego męża i ojca, jest doskonałym odzwierciedleniem zmiennych losów kosmopolitycznego Imperium Romanum. Maximianus pochodził z niewielkiej, leżącej na uboczu miejscowości na terytorium dzisiejszej Słowenii. Właśnie z takich ludzi jak Maximianus, czasami pochodzących z nizin społecznych, ale zaradnych, odważnych, honorowych, wykuwały się kadry Imperium Rzymskiego. Pomników z dawnych wieków nie sposób rozpoznać. Żarłoczny czas strawił potężne niegdyś mury. Ślad tylko pozostał po zwalonych ścianach. Pod zwałami gruzu leżą zasypane domy. Tymi słowami późnoantyczny poeta Rutyliusz Klaudiusz Damacianus opisuje ruiny dwóch etruskich miast, Populonii i Volterre. W czasach upadku Imperium Rzymskiego miasta opuszczone, zniszczone, zburzone nie byłyby niczym nadzwyczajnym i nie wywołuje to wielkiego zdziwienia, a raczej smutną refleksję na Macianusa. Jednak powód upadku tych dwóch miast był zupełnie inny. One zostały zniszczone przez Rzymian już w okresie Schyłkowej Republiki, w okresie wojen domowych. Tutaj w Volterre, jak w soczewce, skupia się złożona historia Italii. W etruskich ruinach wyrasta rzymska kolonia wojskowa. Kolonia, która potrzebuje jednak dostępu do wysokiej kultury. Stąd ten teatr, który możemy teraz podziwiać. Jednocześnie po upadku Imperium Rzymskiego powstaje tutaj kultura włoska. Nowa cywilizacja średniowieczna, renesansowa, która pochłania, przetwarza i wyrasta na gruzach świata antycznego, dodając do niego nowy rozdział. Etruskie miasto Velatri zamieniło się w rzymskie Volaterre, współcześnie Volterra. Możemy zobaczyć, że jest to miasto żyjące. Miasto, które wchłania kolejne struktury. Centrum starożytnej Velitri był Akropol, wzgórze, które z czasem zostało opuszczone. Dzisiaj centrum miasta mieści się dużo niżej, ale wszystkie struktury, wszystkie te elementy, które świadczą o tym, że mamy do czynienia z miastem, z instytucją miejską, zostały zachowane. W miejsce bazyliki pojawił się Pałac Priorów. W miejsce Trybunału Komisariat Policji. Rzymianie spędzali czas w teatrze, w termach. Współcześni Włosi preferują kawiarnie, restauracje, rozmaite trattorie. Volterra współczesna jest miastem równie żywym jak Volterra starożytna. Niemniej miasto się trochę przesunęło, ale zachowało swój urokliwy charakter. W jaki sposób Rzymianom udało się przekształcić zbiorowisko ludów, nacji, plemion w państwo jest niewątpliwie jednym z bardziej fascynujących wyzwań, jakie badacze podejmują. Narzędziem, które Rzymianie wykorzystali, to było właśnie to, o czym można powiedzieć,
które było zasadniczo najważniejsze. To było rozdawnictwo obywatelstwa rzymskiego. Tożsamość współczesnych wolterrańczyków składa się z dwóch elementów. Z elementu starożytnego, etruskiego i z elementu średniowiecznego. Element rzymski, rzymskie dziedzictwo nie jest na tych terenach zbyt popularne, bo raz Rzymianie kojarzą się im z zagładą etruskiego miasta, z usunięciem jednego z najlepszych okresów w dziejach, a z drugiej strony Imperium Rzymskie to też, jakby nie było, współczesny Rzym, stolica. Władze państwowe, które dla lokalnego samorządu nieraz są większą przeszkodą niż wsparciem. To też do kształtowania się tożsamości, takiego poczucia odrębności, ten element etruski odgrywa niezwykle, niezwykle ważną rolę. Kultura etruska jest niezwykle ważnym składnikiem nie tylko tożsamości wolterrańczyków, również mieszkańców innych toskańskich miejscowości, takich jak chociażby Cortona. Se a Cortona si va un po' in giro per le strade o per le piazze o si chiede ai cortonesi cosa sia la cultura di Cortona, credo che la maggior parte di coloro che potranno essere interpellati rispondono certamente l'Accademia Etrusca, proprio perché l'Accademia Etrusca è entrata nello spirito della città di Cortona come una realtà effettiva, una realtà importante, una realtà che diventa e è diventata sempre, in ogni momento e in particolare in questi ultimi, dicevo dal dopoguerra, quindi in questi ultimi 70 anni, è diventato un punto di riferimento, un punto di contatto anche per le varie amministrazioni pubbliche che si sono succedute nella vicenda amministrativa della città. Quindi l'Accademia, che non ha motivazioni politiche, non ha motivazioni economiche, ma esclusivamente culturali, riesce a porsi come punto di riferimento per tutti coloro che in Cortona vogliono parlare di cultura, non vogliono parlare di ricostruzione storica. Quando parliamo di Accademia Etrusca, parliamo di una istituzione culturale che, come ho detto, nacque nel 1727 in un momento particolare degli studi di archeologia, degli studi di storia e degli studi di arte che si svolgevano un po' in tutti i paesi dell'Europa. La civiltà etrusca ha lasciato a Cortona non soltanto testimonianze fattive, concrete, di manufatti e quindi archeologiche, ha lasciato anche un aspetto culturale importante. Uno su tutti questa attenzione, se vogliamo, di saper leggere i segnali per capire se gli eventi potessero essere in qualche modo fasti o nefasti. Questo senso di destino, questo senso di evento, che non affidato al caso, ma che ci fosse in qualche modo una forma divinatoria. In più anche questo grande senso di identità, di libertà. Gli Etruschi avevano, tra l'altro, erano tra i popoli antichi quelle dove maggiormente c'era un rispetto nei confronti della figura femminile. Veniva rappresentata nei quadri la donna che dava il via alle corse dei cavalli. Aristotele criticava la civiltà etrusca dove le donne potevano stare al simposio, al banchetto con gli uomini. Quindi sicuramente la civiltà etrusca, più di quella romana, ha lasciato una testimonianza
non soltanto archeologica, ma anche una testimonianza culturale alla città. Cortona è una città museo. Chi vive a Cortona è fortunato, perché chi vive o come me lavora a Cortona è fortunato perché semplicemente nella pausa pranzo e momenti di relax posso fare due passi e respirare una storia che soltanto a pensarla mette i brividi. E noi siamo convinti, non so se a titolo o ragione, di discendere da quella civiltà. Non la civiltà romana, che se vogliamo da pastorizia è poi diventata militare, ma da una civiltà dedita anche al mistico, all'intellettuale, dedita anche alla riflessione. Ci sono due leggende di fondazione che ancora vengono riportate. Una, diciamo, di ambito cristiano, che dice che Cortona è stata fondata da un figlio di Noè subito dopo il diluvio universale, e l'altra, più classica, che viene anche riportata da Virgilio nella sua Eneide, che invece sia stata fondata da Dardano, che qui perse un elmo, che in greco si dice koris, koritos, quindi appunto Cortona, e non lo trovò perché fu inghiottito dalla terra, e l'oracolo disse che era stato inghiottito perché gli dei volevano che lì venisse fondata una città. Dardano quindi fonda Cortona, poi parte da Cortona e va a fondare Troia, niente di meno. Da Troia, come sai, Enea parte per fondare Roma, e quindi i cortonesi dicono che Cortona è mamma di Troia e nonna di Roma. Gli Etruschi sono proprio lontani, però i Romani non hanno lasciato un granché degli Etruschi. Non sono passati i Romani, purtroppo erano famosi per l'esercito, quindi un pochino il popolo etrusco era molto più pacifico, penso, no? Rispetto ai Romani. Io non sono un esperto, non voglio rubare queste cose a voi che siete studiosi, però è un po' annacquata, credo, la cosa. Anche se le origini, siamo orgogliosi delle nostre origini, questo è chiaro. Come diceva prima Andrea, i vini ricordano i nomi etruschi, i nomi degli agriturismi, delle cose ricordano i nomi romani o medievali, cioè la storia è presente. Dynamicznie rozwijający się Rzym, pomimo skromnych początków, szybko nadrobił zaległości i zdominował bogatszych mieszkańców, przejmując od nich szereg rozwiązań cywilizacyjnych, a jednocześnie pozostawiając u nich nie dającą się zatrzeć część siebie. Dlaczego Rzym tak się rozwinął, efektywnie jak się rozwinął, od małej osady w Latium nad Tybrem do wielkiego cesarstwa na całym, nie jednym kontynencie, ale trzech, Europa, Azja, Afryka, w zasadzie nie jestem w stanie odpowiedzieć w pełni zadowalająco, myślę. Przede wszystkim również w rozwoju historycznym trzeba mieć szczęście. Tak jak ludzie mają szczęście, kiedy są w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie w swojej działalności. Otóż Rzym miał rzeczywiście ogromne szczęście. Z czasem nad krajobrazem niewielkich nawet miejscowości zaczęły dominować budowle typowe dla coraz bardziej kosmopolitycznej cywilizacji, będącej sumą dokonań Rzymian, ale też ich ofiar. Teatry i amfiteatry, w wielkich miastach cyrki, termy, świątynie najprzeróżniejszych bóstw, gęsta sieć dróg, akwedukty, a pod miastami wille przedstawicieli imperialnej i lokalnej elity. Z białych marmurów, sprowadzanych z kamieniołomów z toskańskiej Carrary, wznoszono piękne portyki, tworzono rzeźby i nadawano cywilizacji rzymskiej kształty, z jakimi kojarzymy wysoką kulturę. Sztuka starożytna, ta, która jest moim zdaniem dostępna dla przeciętnego odbiorcy, to jest ta sztuka przede wszystkim wysoka, sztuka elit.
A skoro tak, to przetrwały do nas dzieła rzeczywiście wyrafinowane, wyrafinowanego gustu, dzieła spektakularne, jeżeli chodzi o formę, spektakularne, jeżeli chodzi o treść, doskonałe, jeżeli chodzi o materiał. W związku z czym myślę, że każdy, niezależnie od stopnia przygotowania, niezależnie od tego, co wie o sztuce starożytnej, intuicyjnie może zakochać się w jakimkolwiek dziele sztuki, który pochodzi z epoki antyku. Na czym polega aktualność studiów nad starożytnością rzymską, to jest jednak, nie oszukujmy się, 2000 lat. Można się zastanawiać, czy w ogóle jest sens zgłębiania tego, czy nie jest to właśnie historia miniona, którą trzeba zamknąć do muzeum. Próbując sami wznieść się na nieco wyższy poziom zrozumienia świata, czy tej refleksji takiej właśnie ogólnoludzkiej, czy pewnej konceptualizacji tego, co jest wokół nas, no to powinniśmy sięgać właśnie do antyku. Profesor Aleksander Krawczuk wielokrotnie zwraca uwagę na to, że o powstaniu wielkości, o rozwoju Imperium Rzymskiego najlepiej świadczą rzeczy mało chwytne, mało spektakularne. Choćby aprowizacja w wodę. Rzymianie opanowali tę sztukę niemal do perfekcji. Profesor podkreśla, że w pierwszym wieku naszej ery, w czasach cesarza Nerwy, zarządca wodociągów w Rzymie, Frontyn, tak świetnie sobie radził w tej dziedzinie, że dopiero wiele wieków później dorównano jego osiągnięciom przy dostarczaniu wody dla mieszkańców wielkich miast. Imperium Rzymskie nie istniałoby też bez bardzo bogatego systemu dróg. Powstawały one początkowo głównie w celach militarnych. Szybko okazało się jednak, jak niezbędne, jak wartościowe są dla kupców, dla podróżników, po prostu do funkcjonowania coraz większego państwa. Idąc po drogach prowadzących z Wastrza do wielkich miast, możemy też dostrzec, jak pełniły one nieoczywistą rolę łącznika między światem umarłych i żywych. Pamięć o zmarłych nierozerwalnie wiązała się z rzymską religijnością. Ta zaś przez stulecia podlegała nieustannym zmianom. Chrześcijaństwo w swej pierwotnej postaci groziło zagładą całemu dorobkowi cywilizacji. W ciągu wieku II, już po czasach Tacyta i Swetoniusza, zaczęła dokonywać się w tym ruchu religijnym stopniowa przemiana. W pierwszym wieku, w czasach Nerona, nikt jeszcze nie mógł przewidzieć, że garstka prostaków i fanatyków da początek ruchowi, który kiedyś przekaże skarby antycznej myśli barbarzyńskim ludom nowej Europy. Pojawienie się u granic Europy Hunów rozpoczęło proces wielkich migracji barbarzyńców, które w drugiej połowie V wieku przyczyniły się do upadku imperium. Szczególnie dewastujący był najazd cieszącego się ponurą sławą huńskiego króla Attili na Italię. Wówczas jego ofiarą padła m.in. Aquileia, jedno z największych miast półwyspu, które obecnie stanowi smutny relikt dawnej chwały Rzymu. Żyjący 100 lat później historyk Jordanes tak opisuje tamte dni. Attila obległ miasto Aquileje, stolicę Wenetów, położoną na przylądku, który na kształt klingi miecza, czy też języka, wdziera się w Zatokę Adriatyku. Król Hunów przechadzał się wokół murów, zastanawiając się, czy zwinąć obóz, czy poczekać dłużej. Wtem spostrzegł białe ptaki, a dokładniej bociany, które wznoszą gniazda na dachach domów. Jak zabierają swoje młode z miasta i wbrew swoim zwyczajom roznoszą je daleko po siołach. Wówczas zwrócił się do swoich. Spójrzcie, ptaki przeczuwają przyszłe zdarzenia, opuszczają miasto, które ma upaść, i zostawiają fortyfikacje, którym grozi niebezpieczeństwo. Kto jest świadomy nadciągających wydarzeń,
Ten pod wpływem strachu zmienia swoje nawyki. Następnie zagrzał swoich wojowników do kontynuowania oblężenia Akwilei. Ci natychmiast zdobywają je, łupią i bezlitośnie pustoszą, nie pozostawiając po nim niemal żadnego śladu. W podobny sposób rujnują Mediolan, obracają w gruzy Ticinum i pustoszą niemal całą Italię. Hunowie nie byli ani pierwszymi, ani ostatnimi barbarzyńcami, którzy przedarli się do centrum imperium. Najazd przybyszów spoza znanego Rzymianom świata i zagłada Akwilei były jednak symbolicznym końcem pewnej epoki. Trzeba też pamiętać, że Cesarstwo Rzymskie doprowadziło się samo do upadku poprzez długi kryzys. Barbarzyńcy oczywiście z tego skorzystali, także w jakimś tam stopniu się przyczynili do osłabienia i upadku Cesarstwa Rzymskiego, chociaż wolałbym nie używać takiego określenia. Wolałbym mówić o transformacji. Choć na pewno trzeba odrzucić tą wizję generalnej wrogości Germanów wobec cesarstwa. Czy też jeszcze bardziej kuriozalne pomysły, które mówiły o jakimś spisku germańskim, czy też wspólnej akcji przeciwko cesarstwu, co jest absurdem. Nie istniały takie ośrodki, gdzie Germanie przy ognisku siedząc ustalili, no to jutro ruszamy na Rzym. Bardzo długo przebywali w strefie nadgranicznej, gdzie nie tylko walczyli, ale i handlowali, a to powodowało, że na teren imperium, no nie powiedziałbym, że wchodziły ludy zromanizowane, ale wchodziły ludy, które już o kulturę rzymską się otarły. To nie byli ludzie dzicy. Dzieje ludzkości zdają się pouczać. Co wielkie i potężne musi upaść, co skromne zaś i wzgardzone może mieć w sobie odporność niewiarygodną, pod jednym wszakże warunkiem, jeśli zachowa pamięć swej przeszłości. Longobardowie wkraczają do Italii. Wielkie dzieło Justyniana Wielkiego, jedna z ostatnich prób odbudowy Cesarstwa Rzymskiego, rozpada się jak domek z kart. No, może nie tak gwałtownie, bo podbój longobardzki trwa jednak kilkaset lat. Zajmują kilka silnych przyczółków, jak to miasto, czy Vidale del Friuli, starożytne Forum Iulium, ale potem już ta ekspansja longobardzka się załamuje. Społeczeństwo jednak nie jest takie samo jak to sprzed przybycia longobardów. Załamują się instytucje świata starożytnego, polityczne, społeczne, gospodarcze. A jednocześnie tworzy się nowy świat. Jesteśmy w Carnuntum, głównej bramie wjazdowej z północy do cesarstwa. Tędy udawali się do Imperium Rzymskiego barbarzyńcy, kupcy. Współcześnie wszyscy zainteresowani historią rzymską. Jesteśmy w współczesnej Austrii. Tutaj gościli cesarze, tutaj gościli żołnierze. A dzisiaj co zostało z chwały Rzymu? Niewiele. Brama, amfiteatr, szkoła gladiatorów. No i łany zbóż wokół. Starożytny Rzym wyrósł na gruzach cywilizacji etruskiej, wzbogacony dziedzictwem cywilizacji greckiej, z powodzeniem adaptujące dziedzictwo podbijanych przez siebie nacji. Stał się źródłem inspiracji dla wciąż na nowo jednoczącej się Europy i częścią nas samych, niezależnie od tego, czy akceptujemy nasz antyczny rodowód, pragniemy go poznać i zachować pamięć o naszym pochodzeniu dla kolejnych pokoleń, czy też pragniemy pozostać wiecznie zabieganymi turystami z nowych światów, obcymi przybyszami, dla których Rzym to jedynie książkowa narracja o bardzo odległej przeszłości, martwy język i głuche kamienie.